wypuściła Stana Awarii wind Merta z nową stroną i skandalicznie dużą ilością wind niedziałających. Pierwsze impulsy dla SKM z pasażerami już na pokładzie. Wyniki budżetów obywatelskich, zwycięskie projekty będą realizowane przez ZDM i nie tylko. I nowy fotoradar na moście Poniatowskiego, konserwator zbieżny z ZDM-em. O tym nie tylko w dzisiejszym wydaniu Mniejsza z tym, w sobotę 17 lipca. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć tam znowu i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. I ogólnie dziękuję bardzo Warszawskiemu Transportowi Publicznemu, iż zrobili specjalną stronę, abym mógł łatwiej i szybciej korzystać i sprawdzać, jakie windy nie działają. Oczywiście link do tej nowej strony macie też w opisie i już po kolei przejdziemy przez wszystkie awarie wind, jakie tutaj mamy. No i tak, windy nie działają na stacjach Dworzec Wileński, Kabaty, Młociny, Nowy Świat, Uniwersytet, Ratusz Arsenał, Stokłosy, Świętokrzyska i Wilanowska. To bardzo duża awaria, jeżeli chodzi o wszystkie nasze stacje. Dużo ich jest, ale to nie tylko, bo jeszcze są prace modernizacyjne, czyli remont na nowe. I tam z kolei na Imielinie, Racławickiej i Wilanowskiej są prace trwają. Na Racławickiej swoją drogą już dosyć długo te prace trwają. Wilanowska i Imielin to nowe windy, o których jeszcze nie mówiliśmy, mniejsza z tym. Przechodząc dalej, w ZTM-ie dosyć ciekawe rzeczy z SKM-ek i metra. Dwa lata temu na terenie STP Kabaty i na stacji technicznej SKM-ek powstały pasieki pszczół, dzięki czemu mamy miód z metra. Teraz pojawiły się kolejne, ponieważ będzie się on znajdować na zajezdni stalowej miejskich zakładów autobusowych. Bardzo się cieszymy, bo miód to bardzo dobre rozwiązanie, a im więcej takich pasiek, zwłaszcza w centrum, tym lepiej, chociaż żaden z tych obiektów nie jest w ścisłym centrum. Ale dobrze, niech już się pojawiają więcej tego, może na zajezdni tramwajowej Wola, byśmy zobaczyli. No, na pewno to nie byłoby smutne. Ale to z kolei kolejna wiadomość jest o wiele lepsza. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zwracając do SKM-ek. Pierwsze impulsy dla SKM z pasażerami na pokładzie. Co prawda to było tylko pasażerowie sprawdzający, czy faktycznie one wyglądają ładnie. Nie wiemy, czy będziemy mogli zobaczyć je faktycznie też ze środka. Ważne, iż produkcja tych 21 pojazdów przebiega zgodnie z harmonogramem i już wkrótce zobaczymy pierwsze z nich w homologacji, a później u nas w Warszawie. Nie jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają, jak bardzo są przestrzenne. Z tego co widzę, są te poddupniki. Dostaniam. Nie wiem, czy one są najlepszym rozwiązaniem, chociaż w SKM-ach to jest tak ciasno, że lepsze coś takiego niż nic. Ale to dobrze, że trwają. Może niedługo je zobaczymy. Tutaj widzieliście też parę zdjęć, jak one wyglądają ze środka. Idąc dalej, przechodzimy do kolejnych kolei, tym razem mazowieckich. I tutaj jest wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM na odcinku Warszawa Zachodnia, Sulewiek Miłosna w różnych terminach 17, 18, 24, 25 lipca oraz 7 i 8 sierpnia w związku z różnymi tam przebudowami na odcinku przez PKP. Także takie tam są zmiany. Ponadto zmiany w warszawskim transporcie publicznym na ulicy Połczyńskiej i innych. Ale powiem Wam najważniejsze, czyli jakie linie zmieniły swoją trasę. Są to linie 197, 713, 743, 105, N42. Ponadto zmieniają się linie 4, 14, 15, 23, 36, pojawia się linia 75, Z4, 18 i 35 zostają zawieszone. Jest to związane akurat ten element z przebudową na Placu Bankowym, kolejną fazą. Zmiana na Powstańców Śląskich, 10 będzie jeździć cały czas do Cmentarza Wolskiego, a 11 zostaje zawieszona, 26 będzie dojeżdżać do Czu i do Wytracznej. To akurat jest według mnie bardzo dobra zmiana, żeby 26 tam dojeżdżało. Z10 jest wprowadzone i tramwaj 40 będzie cały czas jeździć. Zmiany też na składach dla linii S2, SKM i mniej więcej to tyle ze zmian najważniejszych.
aktualnie, ale też są tam zmiany przy autobusie turystycznym 100, gdyż jego przystanek startowy przy centrum tam się trochę lekko zmienił. Idąc dalej, dochodzimy do ZDM-u. No i w ZDM-ie możemy się domyślać, od czego zaczynamy. Od jakichś remontów dróg, ale tym razem nie od dróg, a od chodników i dróg, owszem, ale rowerowych. Konkretnie budżet obywatelski będzie realizowany przez ZDM, no tak, bo w końcu przez kogo innego. I dzięki temu zobaczymy już niedługo nowe chodniki, wyremontowane ścieżki rowerowe i tak dalej. Nowe ścieżki rowerowe te pewnie też się pojawią. To akurat bardzo mnie cieszy. Tu macie parę zdjęć, gdzie to mniej więcej się będzie pojawiać. A jak będą już one realizowane w najbliższym czasie, to sami je będziecie widzieć na kanale. Mniejsza z tym oczywiście. Tymczasem fotoradary na moście Poniatowskiego, które nie działają, a działają. Nie wiem, czy wiecie, ale te fotoradary zostały postawione, ale nie mogły być włączone, ponieważ konserwator zabytków stwierdził, iż hola, one mi się nie podobają. One są zbyt rażącym tym wyglądem. I aktualnie nie działają. Jednakże zgodnie ze statystykami ZDM-u, tak spowolniły kierowców, gdyż się boją fotoradarów, iż jeżdżą przepisowo lub lekko ponad przepisy. To bardzo dobrze. Jednakże dwa z tych fotoradarów będą musiały zostać zdjęte, gdyż tak mazowiecki wojewoda konserwator zabytków stwierdził, ale ZDM i tak miałby to w teorii zrobić niedługo. To są dwa środkowe fotoradary na moście. One faktycznie najgorzej wyglądały, to były fotoradary, gdzie się siedziało. Jednakże niektóre te osoby twierdzą, iż tu powinien powstać odcinkowy pomiar prędkości. Sprawdźmy, jak według sondażu wy stwierdziliście. Według sondażu na tutaj godzinę, jeśli dobrze widzę, 20 dnia poprzedniego, czyli w piątek, widzę, że mamy 147 głosów w tej ankiecie, w tym sondażu dokładnie, i ogólnie mniej więcej porówno wiedzieliście. Pytanie brzmiało, czy według ciebie fotoradary na moście Poniatowskiego powinny zniknąć? 41% osób powiedziało, iż tak, i 41% powiedziało, iż nie. Chociaż nie wiem, czemu YouTube pokazuje, iż 1,41 jest większe od drugiego. Z kolei 18% osób stwierdziło, iż nie wie, wstrzymało się od głosu. Bardzo dziękuję za wasze głosy. Przypominam, zawsze w czwartki, w godzinach popołudniowych pojawia się ankieta z sondażem do mniejsza z tym, który wy sobotę widzicie. Także tak to wygląda. Znamy wasze już zdanie. Mojego zdania na razie nie poznacie, bo jeszcze w sumie, nie wiem, nie wyglądałem najlepiej, ale nic nie będzie działać tak dobrze jak fotoradary. Pomiar odcinkowy według mnie nie zastąpi fotoradarów. Mogli po prostu trochę by je w inny kolor pomalować. Taki, że wiecie, byłby jeszcze bardziej skryte. To byłoby lepsze rozwiązanie. Natomiast kolejna informacja z demo, to tak jak już przed chwilą powiedziałem. Remont północnej jezdni ulicy Połczyńskiej w aktualny weekend. Trwają tu, macie mapkę objazdową i mapkę też możecie sobie zrobić pauzę na niej. Jak mniej więcej wygląda remont w weekendowy różnych ulic. On jest mniej więcej dokładnie taki sam, jeżeli jakieś remonty są na wierzchni robione w Warszawie. Sytuacja jest mniej więcej dosyć podobna. Idąc dalej, nowe światło na Targówku będzie bezpiecznie na jednym ze skrzyżowań, gdzie aktualnie jest budowa metra. Ogłosiliśmy przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Kondratowicza Blokowej i przy Grodzisku. To są wszystko ulice. Niedługo ono tutaj powstanie i jest to według mnie dobre rozwiązanie. Przy okazji remont i dodanie nowych ścieżek rowerowych, a to akurat bardzo lubimy. I miejmy nadzieję, że taka nowa sygnalizacja świetna w tym rejonie bardzo dobrze nam tutaj będzie wpływać i będzie nam pomagać tutaj w rozwijaniu tej nowej ulicy Kondratowicza w tym rejonie. Miejmy nadzieję. Komunikaty o zwolnieniu z opłat za parkowanie pracowników służby zdrowia, jeżeli wasz miejsce pracy jest w strefie płatnego parkowania i wy pracujecie w służbie zdrowia, możecie ubiegać się o zwolnienie z opłat za parkowanie. Szczegóły w opisie, macie do tego link do tej strony od ZDM-u. Czas na zupełnie nowe Aleje Jerozolimskie. Otworzyliśmy przetarg na nowe. I z tego co słyszałem, zgłosiło się już 4 nowe firmy. Tutaj z tego co widzę, oferty zbiegają się w swoim przedziale od 3,6 do 5,8 milionów polskiego golda brutto. To dobrze, że milionów, a nie miliardów, ale tak czy siak, już wracając na ziemię, nie jest jakoś, wydaje mi się, strasznie drogo. Ten projekt i ta nowa Aleje Jerozolimskie są chyba najbardziej kontrowersyjnym w ostatnim czasie projektem od ZDM-u.
No, według mnie, jak już mówiłem parę razy, bus pasów tu nie powinno być, powinny być zwykłe pasy, jeżeli już chcą zrobić dwa pasy dla jezdni. Ale no cóż, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy nowe aleje jezdnińskie. Przy okazji, zobaczcie, wygląda tak nowa strona UM-u. Ona od już dłuższego czasu istnieje. Na razie pod linkiem nowa.um.warszawa.pl, ale już niedługo prawdopodobnie będzie normalnie działać. Jest tutaj oczywiście najciekawsze informacje, które możemy znaleźć z Warszawy, a nawet nie najciekawsze, a prawie wszystkie. Ale przejdźmy sobie do innych informacji, czyli miasto przejęło Skrę. Ruszyło wielkie sprzątanie. Niedługo, miejmy nadzieję, rozpocznie się przebudowa Skry na zupełnie nowy obiekt, o którym Trzaskowski mówił nie jeden raz. Natomiast to jest ważne. Aktualnie trzeba posprzątać, wykosić i zadbać o nią. Jeżeli jesteście nie w temacie, tylko wam przypomnę, iż Skra przez ostatni okres była wynajęta od Warszawy, tak mniej więcej można by to powiedzieć, przez stowarzyszenie RKS Skra. No i jak możecie zauważyć, zbytnio jej nie remontowali, ona popadała w ruinę, coraz to gorzej wyglądało, tam powstał ten bazarek. Na szczęście w ostatnim czasie miasto udało się odzyskać Skrę i będzie wyremontowane. Niestety ten proces tak długo trwał, iż ona wygląda w tak tragicznym stanie. Miejmy nadzieję, że niedługo zacznie się remont i będzie to o wiele lepiej wyglądać. Ratusz przeprowadza się do Widok Towers. To ciekawa bardzo informacja. To będzie się znajdować na 10 piętrach. Łączna powierzchnia tego obiektu, tutaj naszego ratusza, czyli miasta stołecznego Warszawy, to będzie 12 tysięcy metrów kwadratowych. Urząd Miasta Stołecznego niedługo tam będzie się przenosić. Jeżeli nie wiecie, który to jest budynek, który wam tłumaczę, to jest ten wielki wieżowiec za rotundą. Teraz już wiecie. A jeżeli cały czas nie wiecie, no to nie wiem, no przy Alejach Jezenickich, o których cały czas przed chwilą powiedziałem. Taki wielki wieżowiec w ścisłym centrum, z takim wielkim otworem z boku na Jezenickie, jakby tam miał być powstać w przyszłości jakiś most powietrzny. SimCity? No nie wiem. Jeszcze jedna informacja od transportu publicznego. Warszawa, tramwaje Hyundai odbyły pierwsze jazdy testowe i z tego co wiemy, zostały zaliczone w 100%. Nasze nowe tramwaje są dobre. Tak, wiemy, one są za szerokie. Nie chcę tutaj znowu wzbudzać jakichś tam kolejnych kłótni. Na razie, z tego co wiemy, testy na warszawskich torach przebiegły pomyślnie. A więcej możecie zobaczyć w kadrze tutaj po linku, jak one wyglądają i jak tam biliście się w komentarzach, bo tego to naprawdę było dużo. To było tyle z tego mniejsza z tym, trochę dłuższe wyszło, bo trochę więcej informacji było z demo. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne mniejsza z tym, już za tydzień, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, prawdopodobnie za 3 lub góra 4 odcinki. Zobaczycie mniejsza z tym w zupełnie nowym wydaniu. Tak, wiem, teraz już jest nowa forma. Ale tamta będzie jeszcze nowsza i sądzę, że wam się spodoba. Tak, bo będziecie mnie widzieć tak przy okazji. No i jeżeli chcecie, żeby kanał się jeszcze bardziej rozwijał, było więcej filmów na kanale, częściej i jeszcze lepszej jakości, możecie mnie wspierać obok przycisku subskrybuj. Są różne oferty wspierania. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Mniejsza z tym, czyli skrót informacji, w którym ja się dowiem w końcu wszystko, co się wydarzyło w poprzednim tygodniu w Warszawie. No i będzie się działo w kolejnych. Ale wiecie, o co chodzi. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W niedzielę pojawi się specjalny film. Do zobaczenia. Cześć!